Cześć, witam Was na kanale Video Blog Tech. Dzisiaj mamy taki film składający się z trzech części. Pierwsza będzie to budowa komputera dla Szagiego z jego części. Te wszystkie podzespoły, które tutaj widzicie, a o których podczas tego, jak będziecie oglądali montaż komputera, opowiem Wam kilka słów, przysłał do mnie Szagi, żebym, mój widz, żebym zbudował dla niego potężną maszynę. Druga część będzie o moim stanowisku pracy, a trzecia to będzie informacja o konkursie i fajnych nagrodach do wygrania. Także na ten taki zbiorowy, dzisiaj tematyczny odcinek serdecznie Was zapraszam. To wszystko, co tutaj widzicie, to są podzespoły Szagiego, który zakupił sobie w sklepach internetowych i przysłał do mnie do montażu. Dodatkowo chcę, żebym zrobił mu OC procesora, ale o tym może wspomnę Wam na samym końcu i wszystko skonfigurował, co oczywiście zawsze robię podczas budowy, podczas montażu. Sercem tego zestawu jest procesor AMD Ryzen 3950X, najmocniejsza aktualnie 16-rdzeniowa 32-wątkowa konsumencka wersja procesora. Od firmy AMD boostuje do 4,7 MHz, a jego podstawowe, bazowe taktowanie to 3500 MHz. Procesor, który równie dobrze może służyć jako serce centrum multimedialnej rozrywki, mówiąc o grach, jak też z powodzeniem może. Służyć jako napęd podstawowej stacji roboczej dla mniej wymagającego użytkownika do domowych zastosowań, do półprofesjonalnych. Całkowicie się tutaj sprawdzi. Płyta główna, moi drodzy. Topowy model Aurusa X570 Master, odpowiednik w wersji Intelowskiej Z390 Master. Co ją cechuje? Na pewno rewelacyjnie zrobiona, wykonana i chłodzona sekcja zasilania, na której są radiatory żeberkowe, które bardzo dobrze, wręcz doskonale odprowadzają ciepło z sekcji zasilania, przez co nawet te 16-rdzeniowe procesory tutaj mogą być spokojnie podkręcane, o ile oczywiście sam procesor na to pozwoli, bo to też dużo zależy od konkretnej sztuki procesora. Jak wiadomo, każdy podkręca się inaczej, każdy generuje inne pokłady ciepła i każdy też do tego potrzebuje innego napięcia na rdzeniu, więc to jest jak zwykle silikonowa loteria. W przypadku procesorów Ryzen ostatniej generacji ich podkręcanie nie jest zbyt opłacalny, chyba że trafimy naprawdę na jakiegoś super selekta. No może nie super, ale wystarczy dobrą sztukę procesora, która faktycznie przyjmie te wyższe ustawienia i nie zagotuje nam systemu nawet pod chodzeniem cieczą. A propos chodzenia cieczą, tutaj mamy NZXT Kraken X72. Kiedy Shaggy kompletował ten zestaw, jeszcze nie był dostępny następca X73, który jakiś czas temu był w teście na moim kanale, ale możecie go oglądać, jakbyście jeszcze go nie widzieli, właśnie test nowego modelu X73. Usprawnionej wersji X82, którą tutaj widzicie, którą montuję do komputera Shagiego To chłodzenie jest dobre, wydajne, ale trzeba nad nim popracować, żeby kultura pracy wentylatorów nie przysporzyła nas o ból głowy i żeby nie słychać było mocno pracują głośno pracującej pompy pod pełnym obciążeniem. Pamięć RAM, pamięć RAM jest bardzo ważna, szczególnie przy procesorach Ryzen. Do procesorów Ryzen ostatniej generacji polecam szczególnie. Tridenty Zety, Neo od firmy. G-Skill. Są to pamięci, które bez problemu pracują do prędkości 3600 MHz z większością płyt głównych przeznaczonych pod nowe, nie tylko pod nowe, pod procesory Ryzen, ale idealnie pracują właśnie z trzecią generacją Ryzenów. Powyżej 3600 już są problemy z doborem tych pamięci. Do 3600 nie powinno być większego problemu z odpaleniem na tej prędkości ramu na naszej płycie głównej. Opóźnienia tych pamięci to 16, 19, 30. 9. Tutaj mamy dwie szesnastki, czyli 32 GB RAMu. Zasilacz, czyli nasza elektrownia, jedna z najważniejszych rzeczy w naszym komputerze. HX1000i, 1000-watowy zasilacz od firmy Corsair z certyfikatem 80 plus Platinum, czyli jednym z najwyższych, które możemy uzyskać w zasilaczach. Trochę na wyrost, ale Szagi sobie taki wybrał. Na pewno posłużymy mu długo, długo, długo. Przy kolejnych modernizacjach tego zestawu również nie będzie trzeba wtedy wymieniać tej jednostki zasilającej. Karta muzyczna, co prawda, na pokładzie tej płyty głównej jest bardzo dobry ALS 1220. Natomiast Szagi tutaj podesłał swoją kartę, którą do tej pory używał w swoim komputerze: Asus Sonar DX z systemem 7.1 Audio. Nie wiem. Czy będzie ona lepsza, szczerze wam powiem, nie wiem czy będzie ona lepsza od zintegrowanej Nego ars a 1220 z tymi wszystkimi bajerami, która ma ta płyta główna X570 Aurus Master, a propos właśnie dźwięku na sobie, natomiast no, życzenie klienta było takie, żeby jego karcodę zainstalować, więc tak też to. I karta graficzna ASUS ROG Strix Gaming RTX 2080 Super. Jest to wersja Advanced, jest to wersja standardowo podkręcona, czyli 808G w oznaczeniu ASUSa, taki ta ma symbol, na pewno bardzo szybka, bardzo dobra i też bardzo cicha karta graficzna dyski moi drodzy i tu jest ich dużo i są różnego rodzaju na system moi drodzy 1 TB Samsung 970 Evo Plus bardzo szybki, bardzo wydajny dysk SSD, niewiele ustępujący wersji Pro dysków Samsunga. Na gry i aplikacje dwa dyski Samsung 860 i Woka, że z nich ma pojemność 1 Terabajta. Te dyski będę spinał w RAID 0, więc sumarycznie będziemy mieli tutaj prawie 2 Terabajty w jednym logicznym dysku SSD, a ich prędkość będzie wystarczająca, żeby z czystym sumieniem i bez stresu wczytywać sobie kolejne lokacje w Kingdom Come Deliverance, bądź też w Wiedźminie Trójce. I jak to Szagi napisał w swoim mailu, dysk na jakąś drobnicę, ściągane rzeczy i tego typu sprawy, Goodram IRDM Pro, jednoterabajtowy dysk SSD, również SATA, więc tutaj będziemy mieli dużo terabajtów 4 terabajty w nośnikach SSD obudowa Fantex Ento Evolve X MIDI Tower bardzo dobrze wykonany, z niezłą wentylacją, z dużą możliwością customizacji, przygotowany do LC. Tutaj nie będzie, co prawda, LC, mamy tylko IO, ale mówię Wam tak ogólnie, z dużą ilością szkła z jednej i z drugiej strony, z podświetleniem RGB, które niestety ma problem, żeby je podłączyć do płyt głównych Aurusa, więc sterowanie będzie odbywało się w tym przypadku z obudowy. A nie z softu płyty producenta, bo wpinając obudowę, że tak powiem, czyli podświetlenie tej obudowy, dokładnie tej obudowy, Fanteks do płyty głównej producenta Aurus, niestety dzieją się różne dziwne rzeczy, a RGB nie działa. Ale to mały pikuś. Mam nadzieję, że chłopcy z Fanteksa, bo to raczej problem, że po stronie Fanteksa, kiedyś to w końcu. Poprawią. I dopełnienie całego builda kable customowe cable moda w kolorze czarno-niebieskim. Bardzo dobre wykonanie, dosyć grube kable, dosyć sztywne też niestety kable, które średnio się układają, natomiast efekt wizualny po ich ułożeniu w obudowie na pewno jest o niebo lepszy niż używanie standardowych kabli od zasilaczy zalanych plastikiem, bądź też nie daj Boże Pokrytych plecionką, jak to jeszcze na przykład Be Quiet lubi dawać. Tutaj nie ma tego problemu. Kable są piękne, ładne, kolorowe. Kolor wybierał sobie sam szagi, więc widocznie. Coś w tym musi być, że akurat takie, a nie inne, ale to już nie, tego, tego mi już nie zdradził. Może lubi po prostu takie kolory. I generalnie tyle. Ja się tutaj nagadałem, wyście obejrzeli podzespoły, które wchodzą w skład komputera Shagiego i obejrzeliście też najważniejsze momenty budowy tego komputera dla Shagiego, a finalnie wygląda on tak. Proszę bardzo. Nie ma podświetlenia jakiegoś bogatego RGB. Wiecie, jaki jest podświetlany Fantex Eto Evolve X, czyli... Front na około, pasek tutaj z boku na osłonie zasilacza. Granie nie mam za bardzo jak Wam pokazać, bo na szybach z jednej z drugiej strony jest folia, którą Szagi bardzo prosił, żebym pod żadnym pozorem nie zrywał, bo chce to zrobić razem ze swoim bratem osobiście, więc oczywiście, dlaczego nie, klient nasz pan jego życzenie będzie spełnione, także nie ruszam tej folii, a, bez, a z tą folią podwójną i z ciemną szybą z boku to naprawdę niewiele widać. Przez boczne okna, więc no, widzieliście fragmenty środka bez tej szyby, więc wiecie, jak to mniej więcej w środku wygląda. Moi drodzy, Kilka słów o OC, jeszcze tego komputera, na koniec Wam powiem. Bo tak, Szakie chciał, żebym podkręcił mu na pewno procesor, wycisnął z niego co się da. Niestety jego Ryzen 3950X okazał się procesorem dosyć oporny na podkręcanie. Także musiałem, musiałbym ustawić wszystkie rdzenie po dużo poniżej maksymalnego busta, co. Patrząc na zastosowanie w grach, patrząc na to co będzie robił Shaggy na tym komputerze oraz jego brat jest totalnie nieekonomiczne, bo procesor ustawiony w buście na, ustawiony na stałe na wszystkich rdzeniach dużo poniżej boosta będzie w wielu przypadkach wolniejszy niż bustujący, na przykład w grach, które wykorzystują, wykorzystują 2, 3, 4 wątki rdzenie procesora będzie sumarycznie wolniejszy niż po ustawieniu tego Ryzena na standardowych ustawieniach. Te Ryzeny, tak jak Wam już mówiłem kilkukrotnie, naprawdę bardzo ładnie fabrycznie boostują. I ich podkręcanie praktycznie mija się z celem, bo w większości przypadków możemy uzyskać gorsze warunki pracy i wydajności procesora podczas grania rozgrywki niż po podkręceniu. Do tego dochodzi o wiele większe zużycie i pobór mocy i do tego dochodzą o wiele wyższe temperatury, których ten X72 już nie był w stanie Sprostać, nie był w stanie schodzić tego podcora po podkręceniu, więc tutaj będzie bez podkręcenia, podcora zostanie na ustawieniach fabrycznych. Moi drodzy, z tego builda to tyle. Komputer jeszcze idzie na testy, końcowe testy, i później wyjeżdża do szakiego. A teraz przechodzimy do drugiej części naszego materiału, do stanowiska, na którym ten montaż się odbywał. A mianowicie stołu, raczej biurka od firmy Guard Desk. Pamiętacie, kiedyś testowałem takie biurko w kolorze czarno-białym firmy Stalpol. To jest ta sama firma, tylko zmieniła nazwę na Guard Desk. Dodali kilka produktów do swojego portfolio i od tego roku już działają pod nazwą Guard Desk. Jest to biurko z regulowaną, moi drodzy, wysokością. Możemy sobie ustawiać praktycznie dowolnie, co dla mnie osobiście przy pracy, przy testowaniu, przy pokazywaniu Wam różnych produktów jest bardzo dobrą, fajną opcją. To się naprawdę przydaje. Przydaje się też gdy do biurka się żona, ona jest dużo niższa ode mnie, więc ustawia sobie biurko na zadanej przez siebie wysokości i nie ma ludzi, że jej tylko głowa wystaje z nadblatu. Samą biurko waży 35 kg i jest wykonane całkowicie ręcznie. Jego wymiary to 150 na 80 na 75 cm. Mamy tutaj stalową ramę malowaną proszkowo, stalowe nogi z wysięgnikami i sterownik zamontowany pod blatem. Cała użyta tutaj stal ma grubość 3 mm. Pod blatem znajdziemy też listwę, w której możemy ukryć nasze kable, a na przedniej krawędzi panel kontrolujący regulację wysokości. Mamy możliwość zapisania trzech własnych położeń wysokości i wybrania aktualnie nam potrzebnej za pomocą jednego przycisku. Jeden z w tym to to, że musimy trzymać cały czas wciśnięty przycisk pamięci, aby biurko ustawiło się w zadanym położeniu. Jeżeli przerwiemy nacisk, to biurko stanie tam, gdzieśmy przestali naciskać. Również sterowanie ręczne góra-dół odbywa się poprzez wybranie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku strzałka w dół lub strzałka w górę. Mamy też wyświetlacz, który podaje aktualną wysokość blatu od podłogi. Przy zamawianiu tych biurek możemy customizować kolory ramy, jak też materiał i kolor blatu. Możemy zamówić otwory na kable, możemy również zamówić gniazdka 230V i USB, które będą zamontowane w naszym blacie. Dla tych, którzy mieliby takie życzenie. Opcji jest naprawdę sporo. W komplecie oprócz samego biurka, oczywiście dostaniemy listwę akar do przedłużacz i zestaw RGB, czyli listwę RGB, która biegnie przez całą szerokość naszego blatu. Jest sterowana z pilota. Pilot też jest w komplecie. Link do strony producenta, czyli do Guard desku macie pod filmem w opisie. Tam też znajdziecie oczywiście wszystkie, jak już Wam powiedziałem wcześniej, rzeczy, które koszyk w zasadzie komputera Szagiego, żebyście zobaczyli tak dokładnie, co ja tu dzisiaj montowałem, dla tych, którzy oglądają wybiórczo albo są zainteresowani zakupem takiego właśnie zestawu. Znajdziecie też linki do guardeska i do fanpage'a guardeska. I trzecia część tego dzisiejszego materiału filmowego to jest konkurs dla Was. Do wygrania będzie biurko typu void, czyli takie jak kiedyś testowałem u siebie na kanale, dla tych co nie oglądali, to mogą sobie zajrzeć albo wejść na stronę Guardeska i zobaczyć jak wygląda biurko void. Konkurs na fanpage'u Guardeska ukaże się za kilka dni, więc radzę już ich polubić, zasubskrybować i obserwować, bo tak dokładnie, to nie wiem, kiedy oni to wrzucą, więc warto być czujnym. Konkurs będzie prosty jak budowa cepa bojowego. Będzie trzeba pewnie zalinkować, followować w stronę Guard Deska i też może jakieś króciutkie zadanie będzie tam do wykonania na stronie. Także wszystkie linki pod filmem, większość linków pod filmem jest właśnie do strony Guard Deska i fanpage'a Guard Deska, gdzie to wszystko będzie się odbywać. Nie zapomnijcie o tym konkursie, bo faktycznie można wygrać fajne biurko o wartości prawie 1500 tysiąca złotych. To będzie główna nagroda, pozostałe 3-4 nagrody to są kupony rabatowe 15% na zniżkę na wszystkie biurka, które w ofercie Guard Desk swojej posiada. Ode mnie to biurko to elektryczne, fajne, fajne jest, naprawdę jest fajne, można się pobawić. Jak widzieliście, wytrzymuje nawet mój ciężar ciała bez żadnego problemu. Otrzymują moją rekomendację, bo jest naprawdę wykonany solidnie produkt z bardzo dobrych jakościowo materiałów. Ono pracuje u mnie od 3 czy 4 stycznia tego roku, czyli już prawie 4 miesiące ponad 4 miesiące. Chłopcy je przywieźli do mnie na testy zaraz po nowym roku. I powiem wam, na nim lądują różne moje pudła, które tu przyjeżdżają kurierzy, paczki od was, części komputerowe. To wszystko dzieje się w ciągu dnia na tym stanowisku. Wieczorami tutaj odbywają się testy. Siedzę, opowiadam i mówię do kamery. I to biurko, ten blat, praktycznie nie ma ani jednej rysy, moi drodzy. Ja zakrywam, żeby był kontrast. Jak nie nie zakryję. To będzie zbyt jasno na kamerze. Ono nie ma ani jednej rysy, moi drodzy, na tym blacie nie ma. Oczywiście tam odciski palców, to zawsze się znajdą, nie? ale to można wyczyścić. Natomiast materiał laminat, nie wiem, z czego oni to chłopcy zrobili, bo to nie jest zwykłe wióry w środku, to jest coś tam w środku. Na stronie Gualdezko to jest ładnie napisane. Naprawdę jest na tyle wytrzymały, że zdaje swoją funkcję w 120%. Dobrze, moi drodzy, ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie tego trzyczęściowego filmu, czyli budowy komputera dla Szagiego, pokazania Wam nowego produktu od firmy Guardesk i zaproszenia Was do brania udziału w konkursie Guardeska, w którym do wygrania będzie biurko gamingowe Void. Jeżeli się film podobał, jak zwykle wiecie co robić, jak zwykle nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i dzięki za oglądanie trzymajcie się, pozdrawiam Was, wideoblog tech.